Cześć, tutaj Y i dzisiaj będę oszukiwał w karty, w sensie będę tłumaczył, jak oszukuje się w karty, w sensie jak oszuści oszukują w karty. No w każdym razie zobaczycie, no. Cześć Y. Cześć Bartek. Bartek, słuchaj, pokażę ci coś. Faceci, jak się pokazuje iluzję, to mają coś takiego, że wiesz, że nie, tak niechętnie mówią, magia, nie, wiesz, chyba, że chcesz, okay. To możesz, wiesz, magię. Kobiety wolą bardziej emocjonalne rzeczy, z facetami zawsze chodzi o oszukiwanie w karty praktycznie, więc pokażę ci, jak oszukuje się w karty. Weźmiemy, zobacz, są normalne karty, weźmiemy dwa, okay. może weźmy dwa czarne asy, czyli weź jednego. Nie wiem, gdzie jest... czerwony. Może go wcale nie ma? Nie, gdzieś się zapodział. Nie, jest spoko. Śmiało. Masz dwa czarne asy. Idea polega na tym, nie wiem, czy kojarzysz taką grę w trzy karty? Pewnie. I wiesz, że to jest przekręt, nie? Że oni zawsze oszukują. Czy nie wiesz? Nie, już nie wiem. Po prostu to jest taki przekręt, ale nieważne. Idea polega na tym, że ludzie wiedzą, że gra w trzy karty jest oszustwem, szczególnie za granicą, więc wymyślili taki sposób, żeby pokazywać grę w dwie karty. Żeby ludzie się nie kapowali. No mówię, że jak trzy karty od razu uciekam, nie gram, nie? Dobra, słuchaj. Podchodzą do ciebie na ulicy i sytuacja wygląda tak. Mówi, zobacz, dam ci coś, to jest aspik, weź, trzymaj w ten sposób rękę i złap asapik, nie? To jest twój aspik. I to jest taka metoda, którą sprzedawcy perfum zawsze pod marketami stosują. Dają ci coś najpierw, a potem chcą, żebyś coś kupił. To jest twój aspik. Co trzymasz? Asa? Asapik. Jeszcze możesz sprawdzić, upewnić się. Zobacz. Okej, okay. Trzymaj mocno, jest aspik. Trzymaj mocno w ten sposób. Teraz ja mam asa tref, to jest mój as tref, twój jest aspik. Jeżeli ja wezmę asa tref i zrobię tak raz, dwa razy ci podmieniłem. Poczułeś? Czyli teraz ty dalej trzymasz pika, ja dalej trzymam trefla, nie? I pokażę ci, jak to się dzieje, żebyś nie był oszukany. W zwolnionym tempie, mimo tego, że trzymasz mocno, to jak szybko uderzę, to podmieniam ci kartę i ja mam asa pik, ty masz asa tref. I wtedy jeszcze w ogóle nie ma mowy o pieniądzach, prawda? Więc zanim w ogóle sytuacja pieniędzy się pojawi, to ja kładę ci asa pik na wierzchu i mam do ciebie pytanie. Jak myślisz, co jest na dole, pik czy tref? Tref. Teoretycznie, a na górze powinien być pik. Co by było, gdybym ci powiedział, że one się zamienią? Założyłbyś się ze mną, że są odwrotnie? Aha. Czyli pewnie byś założył się jakieś pieniądze? Pewnie. Ja bym się z tobą założył, że... Nawet jeżeli ty byś powiedział, że pik jest na górze i na dole, lub znaczy, że pik jest na górze, a tref na dole, lub pik jest na dole, a tref na górze, też bym się z tobą założył. O każde pieniądze. Wiesz dlaczego? No. Jak stryknę, zobacz, że. Tak będzie. Nie, zobacz. Zobacz, pokaż co tam jest, tylko żeby nie było. Open it. Show the cards. One by one. And the second one. And the only. This is great for you. Okay. You always lose. Thank you, Sophia. Wow. So, Sophia, every time you see someone with cards and they approach you, never play with them. Don't do okay, nothing with I them. Will do as I do. Just like we did right now. High five. High five. Thank you, girls. Thank you. Thank you. Bye bye. Karty w moich rękach miałem dwa asy, asa, trefli, asa, pik. Nagle zamieniły się w czerwone karty, w damę i w króla. Jak to się stało? Nie mam pojęcia tak naprawdę, ale świetne. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli byście chcieli się tego nauczyć, to możecie się dowiedzieć, jak to zrobić. Klikając ten link, poczytajcie, zobaczcie. Jeżeli możecie, to dajcie łapkę w górę i koniecznie skomentujcie i powiedzcie, jak wam się podobał ten odcinek. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a to jest bardzo ważne dla mnie, zasubskrybujcie ten kanał, ale nie wystarczy kliknąć czerwony przycisk subskrybuj, żeby mieć wszystkie filmy i o nich powiadomienia. Musicie wejść na mój kanał, kliknąć subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, następnie kliknąć zębatkę od ustawień i zaznaczyć otrzymywanie powiadomień. To jest jedyny sposób, żeby niczego magicznego nie przegapić. Bawcie się dobrze, widzimy się już całkiem niedługo i oczywiście pozostańcie magiczni.